Szanowni Państwo, bieg dzisiejszych wydarzeń jest poza świadomością Waszych zdarzeń czy innych marzeń. Chciałem sobie zarymować. Dawid, siema. Yo, what's up, guys? What's up, guys? Jedziemy. Ten już po angielsku. Ale vloga kręcimy po polsku. Nie chcę krzyczeć, bo jesteśmy w pociągu. I za jakiś czas lądujemy w Poznaniu, a później w Warszawie. Także dwie przesiadki nas czekają, zanim trafimy na lotnisko. A gdzie trafiamy? 100 punktów, czy w PKP w drugiej klasie jest internet, Adam? To ja Ci odpowiadam, że i w drugiej, i w pierwszej ostatnio nie działa. Więc nie zdziwiłbym się, gdybyś nawet nie miał tutaj, ale chyba nawet nie masz. No. Było ostatnio PKP i C, gdzie trzeba było po prostu kliknąć wchodzę, wpisać maila, a nawet nie trzeba było wpisywać maila. I działało, ale to jakieś pół roku temu, a później już przestało działać. Taka ciekawostka. Jeszcze raz, Poznań, Warszawa, z Warszawy Katar, z Kataru Ho Chi Minh, czyli drugie największe miasto w Wietnamie. Już dążę z informacją, Adamie. Nie działa, faktycznie, potwierdzone info. Tutaj musi zrobić takie thumbs up. Jak stary powie, to tak musi być. Dobra, bo pani nas tutaj ogląda, a jeszcze nie było premiery. W każdym razie widzimy się. Przystanek Poznań, bo najprawdopodobniej będziemy musieli i tak wyjść i wypić sobie kawkę. Także do zobaczonka, dawno mnie nie było. Aha, bo po pierwszej stanie musi być zawsze intro. Także teraz intro. Teraz mamy przesiadeczkę. Dokąd? Do Warszawy! Już wiem o tym, że w Warszawie muszę chyba kupić sobie jakiś plecak. Nie no, żartuję. Co musisz kupić? Za dużo rzeczy mam. Chyba jakiś plecak muszę sobie kupić większy. Jak znacie jakieś dobre plecaki, to polecajcie w komentarzach. Tak zwana plecakownia. Plecakownia Warszawa. No jutro mamy to. Jutro mamy do której? O której mamy wylot? Przywoczymam. O 15. No, mi się wydaje, że 13, więc trzeba będzie szybko się jeszcze ten, bo jakoś nie ufam, że mam w limicie bagażowym ciężar mojej walizki. Jak myślicie? Chyba jest przekazaczony. Idziemy jeszcze połazić, bo ja generalnie muszę kupić sobie sznurówki do jednych butów, bo uważam, że te nowe sznurówki z firmy Krep są top. Polecam. Coś zgubił, 100%. Coś zapomniał. Czego szukasz? Aha! Dobra, idziemy dalej. Jołki połki. Szanowni Państwo. Niestety nie jedyna słuszna. Ci, którzy oglądają mnie na Insta, ci wiedzą, że jedyna słuszna kawa to flat white. Tak jest. Ale niestety kupon był na kawę z mlekiem i kawę czarną. Ja zawsze z mlekiem, Dawid zawsze czarną. Jesteśmy w Pyrlandii, w stolicy Pyrlandii, Poznaniu. Poznań główny, witamy gorąco. Tak jest, ty masz black. Ziemniakownia wielka. Patrzcie, jaką Adaś zrobił piękną grafikę, nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. O, tak, jakie ciało tutaj, tego. Trzeba dodać na Instagram. Zdrówko wasze, twoje. Dzięki, Byniu. Na początek tej podróży, zwanej pracą. A ja jeszcze nie piję, bo jest gorąco. Aj, w ostatniej chwili się powstrzymałem. Błąd nowicjusza, dobra. Widzimy się w Warszawie. Normalnie w metrze warszawskim. Nie spodziewałem się, że za mojego życia będę jechał metrem warszawskim, tak zwanym, na dworcu gdańskim. I jedziemy na kabaty. Tak przynajmniej. Albo kabaty czy muciny? Co ja dobrze przeczytałem, bo ja czytam jedno. Dziękuję. Czytam jedno, a. No, kabaty, dobra. Kabaty i wysiadamy w Ursynowie. Na Ursynowie, tak chyba jest. Się mówi. Stamtąd mamy dokładnie kilka kroczków do naszej miejscóweczki. Tak jest. A następnie będziemy w miejscóweczce i tam się rozpakujemy. Sprawdzimy, czy nic nam nie ukradziono. Mam nadzieję, że nie. Ale póki co mamy telefony, więc Adaś, jesteś bogatszy o jednego iPhone'a. Yes! Tyry. Dla tych, którzy nie wiedzą, to tak, w Londynie jak byłem ostatnio, to mi skradziono telefon. Ale mam nowy i go spłacam. Ostatnia rata mi została. Także tutaj donaty, będzie link do donatów, kto sobie pomóc w spłacie iPhone'a, bo już zbieramy na kolejnego, jakbym go potencjalnie zostawił w Wietnamie, bo nikt nie kradnie, tylko Adam gubi. No. Dobra,
Zaraz wam pokażę, jak podjeżdża. A ile mam zostało? 2 minuty 30. Nie, to nie jest, że 2, to jest, że 2:30? No tak. No to co, poczekacie z nami 2 minuty 30? Nie, nie będziemy was męczyć. To teraz wam pokażę takie coś. Jakąś taką sztuczkę przejściową. Weź to wymyśl. Co mam czekać? Ciekawe, czy mi to było zimowało. Nie. Basiu, nie mówię, jak ale ej, mogę zrobić coś takiego. Tak? I za chwilę tutaj pojawi się pociąg. Patrzcie to. Metro warszawskie! Patrzcie to. Tak, państwo, w kolejności my idziemy tutaj dalej. Tak? Uwaga, metra warszawskiego. Patrzcie to. Vloger. Vloger. Zobaczcie, to ja. Oczywiście. To teraz zaproś swoich subskrybentów. Do miliona zostało mi jakieś około 900 tysięcy 50 osób. Dlatego I got you music na YouTube. To była lekrama. No, generalnie metro wygląda całkiem solidnie. Siadamy. Następna stacja Ratuszanse. Wydaje mi się, że będziemy jechali maksymalnie 3 stacje. Nie żebym nie wierzył w warszawskie metro, ale po prostu jest dobrze. Dobra, bo powiem wam z taką dużą walizką, tak? Jeszcze to dupne I got you. Jeszcze większe mógł jebnąć, nie? A ten plecak całkowicie spory wygląda. Sztos wygląda jako spory. Stary youtuber. Dziękuję. Okay. No, w każdym razie moja recenzja metra warszawskiego bardzo czysto, bardzo zgrabnie, bardzo fajne wzorki na fotelach, nie wiem, czy widzicie. Ale tutaj Zygmunt. Takie stary nagrał story fajne. Zobacz to. Tutaj jesteś ty. Torbisia, nadjeżdża. I to już będzie się story zaczynało tutaj. Welcome to Warsaw. Stacja Instagramer. Influencer. Dobra, widzimy się w naszym apartamencie. Pożegnaj się. Yo. Dawidzie, co się stało? Klatki 32. Nie, klatki 18, mieszkania 32. Jesteśmy. Mały kodzik. Proszę zaprezentować. I dalej zaprowadzi was klucz. Ale tego klucza nie ma, moi drodzy. I czekamy. Jest godzina. Czekajcie, może trochę tak odwołanie. 15 po, 16 po północy. No. Dnia już wylotowego, czyli wtorek. Ho Chi Minh. My nie dojedziemy chyba. Nie dojedziemy. Chcieliśmy się wyspać, no a jak tutaj Dawid raz jeszcze zaprezentował, klucza nie ma. Zadzwonili, w sumie Dawid zadzwonił do pana i się okazuje, że jest na razie przypał. Szuka nam rozwiązania. No a ja muszę tutaj poprawić. Jest gości najprawdopodobniej tutaj, bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest dużo takich pokojów, mieszkań, tudzież taki a la booking, ale Airbnb 2.0. Wiecie, o co chodzi? No i no. Ktoś nam jumnął klucz. Także czekamy na jakąkolwiek informację. Juma nie śpi. Juma nie śpi, a chcieliśmy rozłożyć rzeczy, pójść jeszcze po coś szybkiego do jedzonka, do picia, ale trzeba poczekać. Idziemy jeszcze na Circle K. Na Circle K, jakiegoś hot dogersa. No ale coś czuję, że to mniej więcej potrwa z 40 minut. No, także trzymajcie kciuki. Z filtrem jest nie, ciemniej. Bez filtra. Dobra, jak będziemy na kwadracie, to wam pokażę. Patrzcie na razie ścianę. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam państwa gorąco i serdecznie. Dzisiaj mamy 13 stopni, ale państwa to nie interesuje. 14 marca, czyli wtorek. Idziemy, tam pan Dawid podąża. Miałem wam pokazać kwadrat, ale tak szybko się zerwaliśmy. Ogólnie wczoraj szybko poszliśmy spać. Szybko się zerwaliśmy.
żeby zjeść te śniadanko, żeby nas pan jeszcze Mariusz nie wygonił. Ogólnie przygody były dobre, aczkolwiek nie ma opcji, szybko... żeby nas wygonił, bo byliśmy nie z naszej winy 2 godziny po, więc 2 godziny po wychodzimy. No. Złota zasada. Co ustalicie, kochani, z kimkolwiek, tego się trzeba... trzymać. Dokładnie. W każdym razie przygoda zakończyła się bardzo szybko i bardzo pomyślnie. Pan Mariusz zamiast jednego, nazwijmy to, nie wiem, czy mini apartamentu, czy coś, dał nam 2 pokoje, jakieś takie Airbnb, są całkiem spoko. No i normalnie, mianowicie, mamy jeszcze trochę czasu do wylotu, więc idziemy sobie coś zjeść. Jeszcze sobie chwilę poczilujemy, ogarniemy się na picobello i... musimy sobie pocisza zrobić przed lotniskiem. Tak, ja tak. Ja tobie, ty mi i ktoś nam. I ktoś nam. Bo musi być i na Freak Nation we dwóch, i na I Got You, sam I Got You, i na DNF. Sam DNF. Dokładnie tak. Więc, no... dawaj na pasach na drugą dniu. Jest plan. A teraz idziemy, o co, są jakiś sklep firmowy dania z pieca, to niekoniecznie nas interesuje. Gdzieś tam Dawid znalazł jakąś piekarnię, gdzie robią to jebane, bardzo fajne jedzenie. Ogólnie jest algorytm YouTube'a, gdzie nie można przeklinać przez pierwsze ileś sekund, ale wydaje mi się, że już to ominęliśmy. Dobra, pokażę wam trochę Warszawy. Piękna jest wisienką, oj czekajcie, bo mi się tutaj... O, tak jesteśmy muszę zrobić. Jesteśmy przy tej chyba piekarni, aczkolwiek musimy jeszcze zobaczyć dwie piekarnie dalej, bo tu jest jedna jakaś, na każdą okazję, płótka, piekarnia, cukiernia, ale tam jest jeszcze taka, gdzie można sobie zamówić taki bajgelek. Jakby, takiego jakby bajgelka, o Asia, zobacz, Asian, jakieś już płóty. No, nie ma to iść do azjatyckiej, zanim się poleci do Azji. Ogólnie muszę tutaj żonglować chyba, albo zrobię ISO auto, niech już... automatycznie szuka ISO, tylko czekajcie, muszę jeszcze robić. No, chyba tak zrobię. I są automatyczne. Najwyżej się trochę pomęczycie. Jepa, jedzie. Z jedzeniem. Tam była ta piekarnia, ja nie wiem, czy tam jeszcze to zajdziemy. A coś wygląda jak fajna piekarnia. Dobra, pokażemy wam zaraz, jak jemy. Yo. Misiaczki, proszę zerknąć. To są przepiękne teście. Powiem ci tak. No. Widać, jako prawdziwy Bolak z Polski. Bolak, już się stęsknił za narodem. Tutaj jedyna słuszna, pamiętajcie. Dobra. Vlogerzy idą jeść, vlogerzy też potrzebują przerwy. Cyk, siemano mano. Tutaj jest taka mała, nazwijmy to kuchnia, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Czyli mikrofala. I coś tam do zrobienia kawki. Tu jest czajniczek, cyk, i są 4 pokoje. Numer 1, numer 2, numer 3 i numer 4. No, tam jest łazieneczka, tam jest Dawidek. Tu jest Dawidka pokój. Cyk, dzień dobry. Normalnie pokoik, dość przestrzenny. Okno otwarte, bach, bach. I mój pokoik. Numer 1. O. Bęk, dobry wieczór, dzień dobry. No i granie. Czyli generalnie wyszło nas i taniej, i lepiej. Bo z tego, co kojarzę, to chyba myśmy gdzieś mieli płacić coś około 150 zł za tamten, nie wiem właśnie, co to miało być, ale chyba jakiś taki dwuosobowy room. A tu mamy 2 osobne pokoje, które moim zdaniem o równowartości 65 zł czy 75. Tak czy siak, jak za to, że jesteśmy koło lotniska, bo mamy dosłownie 2 km, a wtedy mielibyśmy gdzieś około 8 bądź 10, no to wyszło to top. I tak samo bilety pociągowe wyszły jeszcze taniej niż miały wyjść, bo miały wyjść chyba 150 osoby, a wyszły też około 70. Więc ja jestem zawsze za tym i mówię to na każdym vlogu, że podróżować nie sztuką jest nie wiadomo ile wydawać, a sztuką jest polecieć dość tanio i zobaczyć, co się chce zobaczyć. Więc ja uważam, że akurat tutaj na to, że chcieliśmy być dzień wcześniej, a w sumie noc wcześniej, żeby się przespać, żeby tutaj nie jeździć nigdzie na wariata, bo wiemy, jak jest z pociągami. Potrafią przygrać w kulki, jak jeden by nam się spóźnił, to już byśmy nie dojechali na miejsce. Więc byliśmy noc wcześniej, za łączną wartość na osobę 120 zł dojechaliśmy do Warszawy i się zdrzemnęliśmy. Więc jak na to, żeby dojechać i przespać noc, to jest moim zdaniem mega tanio. I za chwilkę bierzemy taksóweczkę i jedziemy na lotnisko. Lotnisko Chopina, Warszawa, Okęcie, tak? Tak to się mówi. Chyba drugi raz dopiero będę leciał z Warszawy. Raz chyba miałem takie właśnie przysiadkę w Warszawie, a tak to raz leciałem na Litwę do Wilna i teraz lecę stąd do Docha i z do Dauszy, tak? Dauszy się mówi, do Dauszy i z Dauszy
do Ho Chi Minh. No, także tyle wam chciałem powiedzieć. Raz jeszcze pokoiczek. Tutaj przed chwilą zrzuciłem pliki z kamery, więc będzie odcineczek najprawdopodobniej. Czekajcie, jeszcze zobaczę, czy mi się, no nic mi się nie kliknęło. Muszę jeszcze znowu po długiej przerwie przyzwyczaić się tutaj do tych wszystkich filtrów, nie filtrów i tak dalej, ale myślę, że będzie gitarka, że będziecie zadowoleni. Tam jedna scenka i to będziecie widzieli, jak napisałem, że zapomniałem tam ISO dać, żeby była automatyczna, ale mam nadzieję, że to się już więcej nie powtórzy, bo tam podobno pogoda ma być cały czas stała, więc jak filtr już tak ustawię mniej więcej, to powinno być gitarka. Koniec wytłumaczeń, podzielę te wszystkie vlogi na odcineczki. Jeszcze w sumie i tak będzie z lotniska i myślę, że już moment przylecenia, czyli lądowania, będzie w kolejnym odcinku, ale jeszcze zanim to na lotnisku zapytam się was o coś na Instagramie, więc jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zaobserwować mnie na Instagramie, to tutaj wam się gdzieś pojawi na dole linczek bądź moje oznaczenie, wbijajcie na Instagrama, tam myślę, że dość ciekawe treści są, plus ankietki. Najczęściej, a nawet w 90% moich ulubionych 90% jakiekolwiek ankiety robię na Instagramie. Pytam was o coś, o wasze zdanie, więc tam pojawi się coś, czyli ankieta, nie ankieta. To już nawet nie jest ankieta, to jest po prostu pole z pytaniami. Co chcielibyście usłyszeć od nas, bądź co chcielibyście, żebyśmy sprawdzili w Wietnamie, a Tajlandię zrobimy później, więc najpierw Wietnam, żebyście mieli takie kompendium wiedzy o Wietnamie, plus nasze spostrzeżenia, nasze gdzieś tam jakieś takie, no spostrzeżenia, no, co innego. Dobra, teraz już na serio, widzimy się na lotnisku. Nie mogę za szybko mówić, bo jak mówię szybko, to czasami się przejęzyczam. Tu jest cicik, tu jest obiektyw, a ja robię teraz tak, klasycznie. Do zobaczenia na lotnisku. Szanowni Państwo, jesteśmy. Przywitaj Państwa. Zielone i białe, białe i zielone. Niebieskie i żółte, żółte, niebieskie. Tak, to my właśnie. I czorne, tak, to oni, żyjący w monotonii. I żyjący w monotonii. Tak jest, ale jest dobrze, szczęśliwie jesteśmy na terminalu. Idziemy najpierw zrobić check-in bagażowy. Bardzo się baliśmy, że mamy troszkę nad bagaż, ale Pan nam powiedział taksówka, że spokojnie. Jak mamy 23 kilo, to nie powinno być problemu, więc idziemy do Qatar Airlines. Dobra, lotnisko jak lotnisko, widzieliście. My musimy gdzieś znaleźć teraz nasz punkt. Where do you go? My love. O! Self check-in. I'm going to Qatar. Dobra, robię przerwę, bo musimy szukać i widzimy się później gdzieś. See ya. Zobacz, jak blisko, stary. Patrz to. Co? Nie dosyć, że? No to widzisz, jak ktoś urwał cały. Dzień kolejny i kolejny wniosek. Muszę kupić nowy plecak. To już jest pewne. Także donaterze Adama, weźcie mi tam, wpłaćcie na plecak. Nie no, żartuję. Czekaj, Misio. Ale nie, ten plecak donate jest... mogą poczekać. Tak, ten plecak jest ogólnie bardzo zasłużony, bo jest z AD, z AD, więc no, muszę go... Zobaczyli, tak. Patrzcie to. Uwaga. Dobra, widać. Widać. Tak jest. A dwa, że próbowałem sobie z zęba wyciągnąć takim sposobem wykałaczkowym Adama, czyli urywamy troszeczkę plasticzku, formujemy w taki szpikulec i próbujemy wyciągnąć, bo w McDonaldzie nie mają wykałaczek. Także jeśli jesteście... To jest to restauracja, jest to fast food. Tak. Jeśli jesteście właścicielami firmy z wykałaczkami, to wyślijcie ofertę do McDonalda, może was przyjmą. No i dlatego, dlatego mam taką dziurkę tutaj. Ej, zrobimy frikałaczki. Frikałaczki. O. Nie, ja mam fajny pomysł na sznurówki Freak Nation, bo Adam ostatnio kupił takie fajne sznurówki, które mają takie bardzo fajne opakowanie i wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić sznurówki Freak Nation. Myślę, że to będzie sztos, stary. Tak jest. Klepnięte. Polizane, zaklepane. Idziemy, bo generalnie to za 5 minut mamy być pod bramą. Nie chcemy, żeby nas wzywali, bo byłby to niezły f**kap. Wii, 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 wii. Jedziemy. Bilety mamy. Tak. Patrzcie, to jest nasz. Katarski, piękny. Wszystko jest? Lotku, Jezus Maria. Już ściemajdziłem na samym wstępie. Nowy paszporcik wyrobiony. Idziemy do gate'u 19 i 20. Mam nadzieję, że mnie widać dobrze. Na Dawidek tam instagramuje klasycznie. Tu trochę samolota. Uwaga.
A jak? Jest nasza kabinka. No już tam oba. A. Państwo szanowni czekają. To i my idziemy poczekać. Mają rozmach. Mają rozmach, nie? Let's go! Szanowni Państwo. Wjeżdża gałgaństwo. Idziemy do samolota. Czekajcie chwilę, żeby pani tu nie przeszkadzać w pracy. Na chwilę dam na dół. Pani musi kliknąć? Tak. Syk. Dziękuję. O, dziękuję. Yeah. Pan z wózkiem szedł? Idziemy, patrzcie. Jeszcze nawet jest FIFA World Cup tutaj, patrzcie to. No, będzie widać? Jest, widać. No. Jedziemy na mistrzostwa. Na meczu. Zawsze się jaram jak lecę, lubię. Wiele razy nie leciałem, może z 20, ale zawsze jest fajnie, pozytywnie. Dobra, see ya. No, powiem wam, jest git. 35C. Na końcu. Ła. Ja mam 35C. Czyli ja mam tu, tak? No to ty jesteś tam, no? No to idź tam. Mordę, ale się zużyło, nie? No. Dziś. Spoko. Mega. Są my w Katarzu. Czekam jeszcze na moich ziomków. Bo widzę, że tu autobus się wypełnia. A ja nie chcę jechać sam. No generalnie to jest, z tego co mi wiadomo, jakieś 28, nie, 30 coś stopni. 28 do 30 myślę jakoś tak. No, I'm waiting for my friend. Okej. Okay. Pan mnie zjebał, że nie mogę przechodzić obok. Więc czekam. Bardzo agresywni są ci ludzie tutaj. A ja chcę tylko poczekać na kumpla. Wszystko przez Dawidka. Szanowni Państwo, jesteśmy w Katarzu. W Dohu. Doszy. Dohej. Pozdro dla Dohy. Dla Gochy. Słuchajcie, kiedyś podczas Freak Nation Tour przyszła do nas taka dziewczyna, oczywiście ją serdecznie pozdrawiamy. W sumie jej chłopak przyszedł. Tak, faktycznie. I mówi do nas, ej mordy, możecie sobie zrobić foto z moją dziewczyną? A ktoś tam się pyta, chyba Adaś, albo nie wiem, albo ja. Karol, Karol to chyba. Karol. A jak ona ma na imię, żebyśmy wiedzieli, jak z nią gadać? A on mówi, Gocha. Pozdro dla Gochy. Także tu mamy wspomnienie z Gochą. A dzisiaj Gocha, poznaliśmy Gocha. Alinę. Alina jest doktorem i bada chemię. I pracuje w Melbourne. I tak leci do Melbourne i mamy teraz właśnie przesiadkę. I czekamy, bo poszła właśnie akurat odświeżyć się. Myśmy byli się odświeżyć się, teraz przyszła kolej na nią i zaraz idziemy coś szamać. I Adaś, będziemy zaraz... Adaś mówi, że jak załatwić tu burgera, skoro tutaj się nie je takiego mięska. No właśnie, nie ufałbym. Skoro nie robi się wołowiny, to jak tu zrobić dobrą wołowinę? Nie wiem, tak ani nie ma piweczka, ani nic. Smutny Adaś. W każdym razie, jesteśmy w Dausze, bo tak się chyba mówi. Dausze. Mamy dwie godziny przesiadki. Dohej. I teraz tak, będziemy lecieć chyba około 6 godzin, plus jeszcze jest ta ogólnie strefa czasowa. Ogólnie mieliśmy namorskniki, o której no. lądujemy. No bo generalnie... Bo Adam wpisał w naszym kajecie, że tak powiem, kalendarzu Freak Nationowym 8.10, ale czasu polskiego, więc sprawdzaliśmy na agendzie, którą nam przesłał Antu, gorąco pozdrawiamy. I mamy o 13.10 lądowanie, czyli... Ale jest no. to dobrze, bo to jest czas ichny tak zwany. Bo teraz tak, generalnie jest godzina teraz, w tym momencie tutaj północ 10, i idąc tym tokiem myślenia, za 12 godzin powinniśmy być w Ho Chi Minh, ale my nie będziemy lecieć 12 godzin, tylko strefy czasowe. Ale to jest tak zwana plus 7 w głowie, dla czyli tych... zero się omija, tam tak. potem się coś no, dodaje coś tam. I wszystko ogólnie, i wychodzi 13.10. Dla tych wszystkich widzów, którzy jeszcze nie mieli gegry w szkole, plus matmy. To tłumaczymy, że są strefy czasowe, których my sami nie ogarniamy konie po nie, 30 za lat. Za dużo na raz. No. Bo poza tym zauważ, że tu masz inne godziny, my mamy inne godziny na lotniskach i oni mają też inne. A i trzeba zauważyć, że nawet jak wyjmiesz baterię z zegarka, to czas dalej, zegarek stoi, a czas dalej leci. To jest też ważna tak. kwestia. Czyli dobra. Mam, którą masz? Ja? Teraz?
Na tablicy mam 10 po północy. To ja już też, ale jak wysiadaliśmy, to miałem 21.45. No. Bo do Polski... A z racji na to, że mój zegarek... To jest tylko funkcje estetyczne spełnia? Tak, nie działa, no to no przepraszam, ale nie pomogę. A w naszym kraju pachnącym cebulką jest godzina teraz 22, tak? Tak. Na to wychodzi. Tam teraz już się zjadło cebulkę i można iść chrumcić. Jeszcze tylko te... trzeba nogi posmarować kremem i można iść spać. Tak jest. Dobra, bo jedna rzecz, którą muszę tutaj nadmienić, to to, że jest 22 stopnie i wyobraźcie sobie, że to jest zimniej niż w Polsce. Bo tutaj dają klimą, żeby teoretycznie umieć oddychać, a my przyjechaliśmy z 12 stopni, było cieplej u nas niż tu w autobusie, nie? I się stoimy, a ten jeszcze bluzy nie ubrał, ja sobie przynajmniej kurtkę ubrałem, jest tragedia. Bo jak biorę bluzy, to się spocę, a tego byśmy nie chcieli. Tego byśmy nie chcieli zdecydowanie. Ty nie ubieraj, a mi jest po prostu zimno. Ale co jeszcze mogę powiedzieć, a czego ale nie powiedziałem? Adamie, jestem z tobą, też mi zimno. No. W każdym razie, jeszcze czego nie powiedziałem, a co warto nadmienić, to że bardzo dobra obsługa jest linii Qatar Airlines, bo po pierwsze, mimo że lecieliśmy ekonomiczną klasą, to mieliśmy bardzo dużo jedzonka, bardzo dużo picia, praktycznie cały czas... I napój, dolewkę. No właśnie. Gin and tonic. No, czy to jakieś słodycze, czy jakieś ciepłe posiłeczki, cały czas dziewczyny chodziły i rozdawały szamanko, także mega fajnie, te 5,5 godziny prawie nam zleciało. Może nie zleciało, ale jeżeli idzie o hospitality, było mega sztos. Teraz będziemy lecieli gdzieś chyba też około 6 godzin i myślę, że będzie tak samo sztos. Mimo że lecimy Airbusem, a wcześniej lecieliśmy Dreamlinerem. Teraz mamy zdecydowanie mniejszy samolot, ale myślę, że obsługa będzie podobna, bo w sumie linia to linia, nie? No, troszkę mnie nie wytem. Show me your home, Jimmy. A wiecie, że taki suchar lingwistyczny Dawid do mnie mówi, chodźmy, a ja mówię, a ty, chodźmy, to jest chodźmin. Chodźmin to jest polski, jak jest koło tego Lubartowa, jest chodźmin? To jest chodźmin wielkopolski. Wielkopolski. No dobra, bo ja myślałem, że wykrakam i zrobię takie fatum, że jak wyciągnę aparat, to gość nam otworzy drzwi, ale nic bardziej mylnego, dalej nas trzyma tutaj, chce nas zamrozić chyba. Tragedia. No jak Boga kocham, jest tutaj spokojnie z 5 stopni. Otwiera, dzięki, patrzcie. Normalnie mu podziękuję. Yes! Thank you! To są pierwsze! Wow! Idziemy! Idziemy! W końcu! Dobra, no to ciśniemy. Jesteśmy pierwsi i w sumie idziemy na sam koniec. Teraz wam pokażę rybasika, ale najpierw oczywiście kamera na dół, żeby nikt nie przysapał. I widzimy się za chwilę, czekajcie. Ładnie, już widzę, że ładnie. Hi, so welcome aboard. Thank you, this way please. Thank you. Wow, to jest pierwsza klasa. To my tak dobrze nie mamy tutaj. Zaś są jakieś te? Hello. 41 till the end. Idziemy na sam koniec. No, jest to samo, powiem. Ja myślałem, że on jest mniejszy, a to jest... Ty stary, my jednak lecimy też. My chyba lecimy takim samym jednak. Hello. Mamy te same miejsca. Prawie te same. No to ja jestem 41B, a ty jesteś C, czyli idziesz na koniec. Ja jestem tu, Mortko. Aha, to ja jestem... w środku, dobra, ja jestem tu. To czekaj, puść tam dalej. Czyli ty jesteś tu, okej, czyli... Dobra, no to ja wjeżdżam i najwyżej kogoś będę puszczać, dobra. Widzimy się w Ho Chi Minh, Mortki. Widzimy się w Ho Chi Minh. See you later, alligator, and your wild crocodile. Bye, 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 butterfly.